Rozmowa dnia. Profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych, jest moim i państwa gościem za pomocą połączenia telefonicznego. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie. Czy w ogóle spał pan tej nocy, czy obserwował to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Wydaje się, że to także w Polsce kluczowe wybory, przynajmniej jeżeli by patrzeć na zainteresowanie mediów. Cały czas pan obserwuje sytuację w Stanach Zjednoczonych? Tak, staram się obserwować, z przerwami na sen oczywiście. No, tradycyjnie Polacy są bardzo zainteresowani tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie w czasie kampanii wyborczej i w czasie nocy wyborczej. No tak jest, jak sięgam pamięcią, a moja pamięć już sięga kilkudziesięciu lat. A no tak? Właśnie, dlaczego tak się dzieje? Zanim ocenimy, kto ma największe szanse, kto teraz jest w tym wyścigu na prowadzeniu, a kto nie jest. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dla Polski to jest tak znacząca elekcja? Dlatego, że po prostu Stany Zjednoczone są naszym niezwykle ważnym partnerem i znów sięgając wstecz, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, zdawaliśmy sobie sprawę, że Stany Zjednoczone są krajem, z którym łączą polskie społeczeństwo zarówno wartości, jak i jednak racja stanu. No, racja stanu Polski sprowadza się do tego, żebyśmy byli silni, podmiotowi w naszej polityce zagranicznej, żebyśmy czuli się bezpiecznie w tym obszarze. I jak rozumiem, gwarantem są właśnie Stany Zjednoczone takiego stanu rzeczy. I jedynym gwarantem tego są rzeczywiście Stany Zjednoczone. W ciągu rządów naszych Zjednoczonej Prawicy i także teraz prezydentury Donalda Trumpa udało się wyartykułować te nasze wspólne interesy w sposób dużo bardziej wyraźny niż poprzednio, ale także je zmaterializować. No wystarczy powiedzieć o obecności wojsk amerykańskich tutaj, no nawet o zniesieniu wiz, ale o poważnym zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych i w Polsce, i w naszej części Europy. To jest niezwykle ważne. Wystarczy wspomnieć na tą trójczłonową strukturę, infrastrukturę Trójmorza, czyli transportową, energetyczną w zakresie cyberprzestrzeni. Trochę pan zdradza swoje sympatie tutaj, ale dobrze, to zanim przyjdziemy do tych... Ale no bo tak rozumiemy, panie redaktorze, no tak rozumiemy polską rację stanu. No nie ma konkurencyjnej wizji polskiej racji stanu, która by była równie przekonywująca. No dobrze, to zapytam w takim razie, jak pan ocenia ten wyścig? Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, ale z ostatnich informacji, jakie uzyskałem z telewizji BBC, 205 głosów elektorskich dla Joe Bidena, 171 dla Donalda Trumpa, ale Donald Trump bierze Teksas, bierze także Florydę, co jest bardzo znaczące. Tak. I wydaje się, że ten wyścig jest bardzo wyrównany, nawet ze wskazaniem być może na Trumpa. Tak przynajmniej mówił dzisiaj rano u nas profesor Zbigniew Lewicki na naszej antenie. W jego odczuciu Trump wygrał. Jakie jest pana odczucie? Powiem tak, oczywiście znakomitym amerykanistą jest pan profesor Lewicki, ale żeby mówić ostatecznie, że wygrał, to jeszcze za wcześnie, ale rozumiem, że mówimy tutaj o dynamice, a dynamika jest rzeczywiście po stronie prezydenta Trumpa. Druga rzecz, pamiętamy, że w poprzednich wyborach i w tych on był zawsze, jeśli chodzi o sondaże, niedoszacowany. I stąd ta dynamika, której jesteśmy teraz świadkami. Ale panie redaktorze, czasy, kiedy można było powiedzieć u schyłku wieczoru wyborczego, kiedy mógł kandydat przegrany gratulować kandydatowi, który wygrywał, i ten, który wygrywał, dziękował za te gratulacje i mówił coś mniej więcej w tym stylu, że idziemy spać jako republikanie i demokraci, budzimy się jako Amerykanie, czyli od rana była zupełnie jasna sytuacja, te czasy już minęły. To nawet kilka tygodni może potrwać, przepraszam, kilka dni, nawet tydzień może potrwać zliczanie tych głosów, bo przecież rekordowa też liczba osób oddała głosy korespondencyjnie. To prawie 100 milionów osób, na polskie warunki to jest niewyobrażalna liczba. Tak, tak jest. Jest to ogromny udział procentowy.
którym łączy się to, że różne regulacje prawne w poszczególnych stanach pozwalały w różnych okresach zacząć liczyć te głosy, czyli no, fizycznie jest to po prostu niemożliwe, żeby wszystko zamknąć w jedną noc wyborczą. Więc rzeczywiście trzeba liczyć się z przesunięciem terminu wskazania ostatecznego rezultatu. Panie profesorze, powiedział pan, że Trump no, sprzyja Polsce, przynajmniej tak można było zrozumieć pana wypowiedź, ale gdyby jednak, gdyby Joe Biden wygrał te wybory, to oznaczałoby znak zapytania nad relacjami polsko-amerykańskimi? Panie redaktorze, stosunki polsko-amerykańskie obecnie są tak silne, i tych uzmysłowionych i realizowanych wspólnych interesów jest tak dużo i to są interesy strategiczne, że powiedzmy sobie, ten sojusz polsko-amerykański ma wymiar wręcz systemowy w stosunkach międzynarodowych. Oczywiście, kiedy przychodzi nowa administracja, no to jest taki pewien okres zapoznawania się, prawda, rozpoczynania spotkań, potwierdzania, bo co do tego to nie mam wątpliwości, wzajemnych, powiedzmy, charakteru i intensywności wzajemnych relacji. No i po prostu tyle. No tak, ale z jednej strony mieliśmy na przykład sprawę tarczy rakietowej, która najpierw była na tapecie, później z tego tapetu zniknęła. Pamiętamy przecież administrację Baracka Obamy. No wycofała tak. się z tego projektu. Tak, ale też powiedzmy sobie, mało się staraliśmy o to, żeby było inaczej. To były rządy innej koalicji naszych poprzedników. To tu jest bardzo ważne, ale proszę spojrzeć wtedy na skalę zaangażowania w Stanów Zjednoczonych, w naszej części Europy, czy w Polsce, a dzisiaj to jest już zupełnie inny czas. Poza tym Europa wtedy była dużo bezpieczniejszym miejscem, szczególnie nasza część Europy. No i relacje globalne, także relacje powiedzmy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wyglądały inaczej. Także mówimy o zupełnie innych konstelacjach, zarówno w Europie, jak i na świecie. Panie profesorze, to na koniec zapytam. Pan wykładał też w Stanach Zjednoczonych, to być może ma pan też wiedzę, jak to może się skończyć. Gdyby miał pan obstawić, gdyby miał pan położyć potężne pieniądze na to, kto wygra, to na kogo by pan obstawiał? Panie redaktorze, jak pan odwołuje się do mojej przeszłości, to ja pracowałem, mieszkałem, wykładałem w Teksasie i Teksańczycy z dumą zawsze mówili, kto, jak oni mówią, kto za sobą niesie Teksas, ten wygrywa wybory. To oddam głos Teksańczykom tutaj. Czyli Donald Trump, a mówił o tym minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau, który był moim i państwa gościem za pośrednictwem połączenia telefonicznego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Rozmowa dnia.